Witajcie moi drodzy, tu Nazar Tarot Ibraimow, wasz tarocista Jasnowic. Kochani, dziś przychodzę do Was być może z nową serią, która powstanie na moim kanale. To będzie nowa playlista. I ja ją nazwałem Wewnętrzne Porządki. Mądrości Nazara, wewnętrzne porządki mądrości Nazara. Ten film jest pierwszym z tej serii, i jest poświęcony będzie poświęcony takiemu tematowi bardzo ważnemu, z którym Wydaje mi się, że aż 90% społeczeństwa nie potrafi sobie poradzić albo źle go rozumuje, źle go odbiera. Film ten powstał pod wpływem waszych niektórych w mniejszości, ale jednak komentarzy. Komentarzy po moich yy, wielorakich filmach w których miałem możliwość pochwalenia się swoimi sukcesami, że moje wizje sprawdzają się w punkt i udowodnienia to yy, Państwu. Kochani, wielu pisało, że przemawia przeze mnie pycha, że się przechwalam. To, co robiłem, było odbierane jako coś negatywnego. Nie potrafiłem tego pojąć. Nie potrafiłem tego pojąć i powiem więcej. Ja się nie przestanę chwalić, bo znowu mam się czym chwalić. Znowu. Bo to nie są wizje mówione ogólnie i przez lata. Bo mnie to coś takiego śmieszy, szczerze mówiąc. Jak to co roku powiela, mówi to samo, oczekując, że to się w końcu spełni. Albo yy, mówi bardzo ogólnie, że można to dobrać, a, a, a są tacy ludzie, tak? I którzy mówią bardzo ogólnie, i można ich słowa dobrać do każdej rzeczywistości. Dosłownie, do każdej. Ja natomiast mówię zawsze w punkt. Niestety, w naszym kręgu kulturowym dominuje takie przekonanie, że jeśli mówimy o, o sobie dobrze, jeśli doceniamy siebie, jeśli znamy swoją wartość, umiemy wskazać sukcesy, to jest to coś negatywnego. I mnie to właśnie od niektórych, no w mniejszości, ale jednak spotkało i zadziwiło. Ludzie, którzy potrafią mówić o sobie w pozytywnym sensie, często spotykają się, a to przeważnie właśnie w Polsce, z dezaprobatą. Jak na przykład, często ja widziałem takie reakcje, jak jesteśmy przy stole, i ja kogoś pochwaliłem, prawda? Albo ktoś do mnie przyjechał i ze względu na to, że posłuchał moich rad i wyszedł na tym dobrze, no to ja go chwaliłem, to ta osoba potrafiła mi na przykład powiedzieć coś takiego: A, proszę przestać, albo Wujku, przestań. Przecież to nic takiego. Każdy na moim miejscu by to samo zrobił. Wiesz, no przestań, niech pan przestanie. No naprawdę nie trzeba. Po co się krygować? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego pozwalamy sobie na to, żeby czuć się cały czas niedowartościowanymi? I co sprawia, że nie umiemy dostrzec swoich wartości, swoich zalet, swoich silnych stron? Temu się właśnie przyjrzę. Dzisiaj i swoimi oczami, swoimi słowami, jak umiem to. Najlepiej wyrazić opowiem, powiem coś na ten temat. Zaczynamy. będę mówił na przykładzie kogoś, ale na własnym przykładzie, własnych doświadczeń wielu z Was znam osobiście, więc nie chciałbym, by ktoś to odebrał, że mówię o nim, o niej. Będę mówił o sobie. Pierwszym chyba najbardziej zakorzenionym w polskim społeczeństwie, w naszym społeczeństwie błędzie wychowawczym, i który niestety można powiedzieć, że wypijamy razem z mlekiem matki. To jest tak zwana skromność, ale źle postrze postrzegana skromność. Niektórzy z Was pisali, Panie Nazarze, ja wszystko rozumiem, faktycznie wszystko się sprawdza, sami przytaczaliście niektóre rzeczy, ale gdzie Pana skromność? Nie mam skromności, bo mit skromności zostawiam mitomanom. Ja mitomanem nie jestem. Uczy się nas od małego kochani, że mamy być skromni, że mamy się nie chwalić, no bo to jest złe. Bo to jest złe. Złe jest mówienie o sobie, że jest się fajnym, źle jest mówienie o sobie, że ma się pozytywne cechy charakteru. Źle jest mówienie o sobie że coś się potrafi, że jest się bardzo dobrym jasnowidzem. Uznawanie siebie, bo się zna innych też jasnowidzów, bo przecież, no nie oszukujmy się, tak? Ja wchodzę na kanały różnych jasnowidzów i tak dalej. Oni wchodzą też na moje kanały. Chociażby wam mówili, że tak nie jest, to jest to nieprawdą. Wchodzimy, słuchamy, uczymy się jeden od drugiego na zasadzie... Yy, Dostrzegamy yy, różne rzeczy. Yy, po prostu. No tak to jest, tak, tak to jest. I można sobie wyrobić zdanie. Aha, no ten się nie ma czym pochwalić. Tamte to już w ogóle oszustki najpierw mówiły, że wojny nie będzie, teraz po mnie mówią, że będzie. Ten mitoman, tamten, po prostu. Za bardzo wszedł w duchowość, a jeszcze inny taki, a jeszcze inny może jest zupełnie kosmiczny, a jeszcze inny jest może lepszy ode mnie, prawda? Więc ja powiem tak. Uznaję się za bardzo dobrego jasnowica. I cieszę się z tego, kiedy mi piszecie, że jestem najlepszy w Polsce. Albo że jestem najlepszym współcześnie jasnowidzem, albo że jestem wcieleniem Aloyza inmajera. I tak dalej, i tak dalej. I mnie to porywa. Ja się z tego cieszę. I jest to czymś dla mnie dobrym. Ktoś by powiedział to przechwalenie się. Coś bardzo złego. Ale zobaczcie, tacy niektórzy są wielcy katolicy. I Jezus co powiedział: bądźcie jak dzieci, a przecież dzieci tak bardzo się cieszą, gdy je chwalimy, tak? Jak stawiają pierwsze kroki, gdy powiedzą pierwsze słowo: mama, baba, tata. Gdy ojciec się cieszy, jak powie pierwsze dziecko słowo tata albo dada. Cieszy się, no bo nie powiedział matka, mama, tylko powiedział tata. Dziecko, cieszymy się, jak dziecko napisze pierwszą, pierwsze literki, jak przyjdzie z przedszkola i powie pierwszy swój wierszyk, albo zaśpiewa nam jakąś piosenkę. I bijemy prawo, jak przyjdzie z rysunkiem, stawiamy szóstki, piszemy bardzo dobrze, celująco i tak dalej. Cieszymy się, gdy jeżdżą na rowerze. I te dzieci chwalone się cieszą z tego. One epatują po prostu radością, tą dziecięcą radością, niewinną, dziecięcą radością, niczym nie podszytą, kiedy są chwalone. Ale najgorzej jest wtedy, kiedy dziecko się tak cieszy, bo jest chwalone. Na przykład chwali babcia, ciocia, wujek, dziadek, i wchodzi matka ze swoją surowością, i mówi: Nie chwalcie go tak, nie chwalcie go tak. Widziałem takie obrazy. I już od samego początku jest to epatowanie, w, inaczej, może nie epatowanie, ale wrzucanie w dziecko ten mit skromności i wrzucanie go w ten worek z napisem skromność. Bo mówienie, że coś się potrafi i radość z tego, to już przecież chwalenie się. Kiedy ja mówię, że Jestem jasnowidzem i wiem to, że jestem od 14 roku jasnowidzem. Kiedy matka, matka i babcia oddały mi to, przekazały dar przez uderzenie. Babka, która była, wiedziała, że już niedługo umrze. Przez uderzenie w twarz. Kiedy stawiałem pierwsze karty, było otwarte to okno naprzeciwko. Opowiadałem wam tą historię. I wyszedł yy, yy, sąsiad, coś robił. Ja jego córce stawiałem karty. I miałem pierwsze jasnowidzenie już i wtedy powiedziałem, że on wkrótce umrze. I tak było. To widziałem też te, to pierwsze przerażenie. Później jak matka mi zakazała stawiać kart, bo widziała, że jestem zbyt bezpośredni, zbyt bezpośrednio mówię, że nie potrafię wdać jednocześnie nadziei w tym. Teraz rozumiem tą jej lekcję. Ona dopiero później mi kazała y, do tego wrócić. Miałem pewien y, o, czas przerwy. To wszystko wam to opowiadałem. I to nie jest i to jest moja świadomość, że jestem jasnowidzem. Cieszę się, że wyprzedzam swoimi wizjami rzeczywistość, która później się realizuje. Cieszę się i często mówię, że byłem pierwszy. I niech nie, nie mówi to żaden jasnowidz, że to nie jest ważne. To jest dla mojego ego ważne, żeby jestem pierwszy. To mnie buduje moją całą naturę. Cieszę się po prostu z tego, to mnie napędza do dodatkowej pracy, że jest. To dar wyjątkowy. To tak, jak na przykład cieszył się Adam Małysz, że tak daleko skakał. Cieszył się ktoś inny, że mm, poznał już trzydziesty język biegle. To jest radość. I tym się trzeba chwalić, co się umie. Pozwalamy sobie na mały, krótki moment, na przykład, w przypadku egzaminu oblewanie go. Ale jak już po paru dniach, gdyby ktoś nam mówił o tym, to już chwali się. Jakie to złudne. Zobaczcie. Dlaczego nie pozwalamy, aby. Ta radość sukcesów, ta chwała wewnętrzna, żeby w nas się zakorzeniła. Dlaczego? Żeby to się w nas umocniło, a przez to umacniało nas. Tą pierwotną radość, którą mieliśmy jako dzieci, kiedy byliśmy chwaleni, my wkładamy do jednego jakiegoś krótkiego momentu. To chcemy, żeby to na chwilę trwało. A potem co? Stop. To tak samo jak z tym wizerunkiem tutaj, co macie przed sobą. Siedemnaście osób. Dokładnie policzyłem na potrzeby tego filmu. Siedemnaście osób w ciągu chyba ośmiu dni. No teraz już będzie ośmiu, bo jest 22.53 14 stycznia 2021. Napisało mi, a u pana dalej świątecznie. U mnie jest dalej choinka, światła są w oknach, a wiecie czemu? Bo ja chcę, żeby moja radość w tym tak trudnym świecie pandemicznym, w tym takim trudnym świecie, gdzie odbiera nam się różne rzeczy, żeby ona była przedłużona, żeby ona trwała dalej. Ja nie chcę, ja nie tworzę tego dla Was, że nie miejcie złudnych nadziei, że nazar to tworzy dla Was. Nie, ja to tworzę dla Ciebie. Żebym patrząc przed siebie w ekran miał piękny widok piękne rzeczy bym widział bo wtedy mogę mieć piękne klarowne wizje i to daje efekt a więc te wizje są dla was efektem tego są piękne klarowne wizje dla was bo to mnie uspokaja wewnętrznie buduje rozumiecie i nie chcę by to trwało na chwilę a potem co nagle stop już więcej o tym nie wolno mówić? Bo to chwalenie się? Kochani, wzbudź, wybudźmy się z tego, a wzbudźmy w sobie pragnienie, aby to wewnętrzne chwalenie się i zewnętrzne wypowiadanie tego by trwało jak najdłużej wyrwijmy, wyjdźmy z okowów skromności i wyrwijmy się z więzi skromności. Wyrwijmy się. Kiedy stawiałem karty na ten program, na temat skromności pojawiła mi się karta ósemka mieczy. To jest bycie w okowach takich zabudowań. ósemka mieczy to jest postać, która stoi po środku, a wokół niej jest osiem mieczy. I ta karta. I ta postać ma lekko związane ręce, ale zachowuje się tak, jakby miała po prostu bardzo związane, i ma lekką opaskę na oczach. I tak, tymi rękami mogłaby ten sznur rozwiązać, robiąc po prostu tak, zdjąć sobie opaskę z oczu. A między tymi mieczami, które są wokół tej postaci, są przerwy, mogłaby z nich po prostu wyjść. Wyjść z okowów skromności, to karty mi pokazały. Pozwólmy się cieszyć swoimi sukcesami, swoimi osiągnięciami. I co najważniejsze, kochani, pozwólmy, by wychodziły one w naszą samoocenę, by one nas tworzyły, nasz, mój, inaczej, mój obraz o mnie samym. Bo to mnie buduje. To mnie buduje. Przyjeżdża do mnie pani. Pierwsza, pierwsze spotkanie, to mówię, z życia wzięte. Żeby się u mnie pojawić, często musi kogoś stary, stały klient y, przywieźć. Wtedy mogę kogoś puścić do, do swojego domu. Nie każdego się powinno wpuszczać. I zadaję o sobie, tej pani, takie pytanie. Jakie ma silne strony? Chwila przerwy i pani mówi. Jestem dobrą żoną. Uważam, że jestem bardzo dobrą matką i uważam, że jestem dobrą przyjaciółką. A ja wtedy walę zawsze w stół i mówię tak. Pani Zofio na przykład. Ja nie pytam panią, i żeby to było jasne, proszę odpowiadać na moje pytanie. Ja nie pytam panią o to, w jakich rolach pani jest dobra, tylko jakie są pani silne strony. I zaczynamy wspólnie drążyć. To jest przed wróżbą. Zaczynamy wspólnie drążyć. Drążymy? I wówczas okazuje się, że to pytanie takie proste. Staje się bardzo trudne. Jaka jest pani silna strona? Widzicie, co przez tą mityczną skromność ze sobą zrobiliście? Co jest złego w tym, że ja powiem o sobie, że jestem bardzo dobrym jasnowidzem i moim zdaniem uważam się za jednego z lepszych w Polsce. Co jest złego w tym? Co jest złego w tym, że powiem, że większość moich wizji, bo przecież nie mogę powiedzieć, że wszystkie, bo na pewno nie wszystkie, ale większość moich wizji trafia w punkt i dzieje się w przyszłości, w rzeczywistości w punkt. Co jest złego w tym, że powiem o sobie, że ja nie daję wizji ogólnych? Tylko daję wizję w punkt, to znaczy określam datę, kiedy coś się wypełni, mniej więcej. Określam, jakie mogą być osoby, co mogą powiedzieć. To już wam udowodniłem, że byłem w głowie Mateusza Morawieckiego, użyłem jego słów na równy miesiąc przed wydarzeniem. To coś znaczy, że potrafię poczuć czyjeś intencje. Co jest złego, że powiem, że ja to umiem? Dlaczego mam to negować? Tworzyć jakiś abstrakcyjny, Skromnościowy świat? Dlaczego ja mam w siebie uderzać kamieniem? W licząc się z tym, że na komen w komentarzach będą też takie, które będą negatywne na mój temat. Albo, że będę dostawał pogróżki znowu. Albo, że będę dostawał maile znowu. Tam już są osoby przygotowane, co bym nie powiedział. To i tak będą negować i mówić na nie. To ja jeszcze mam im do tego kotła dorzucić drwa pod kocią? No nie. To po pierwsze, i drugi aspekt system nauczania. Jaki jest ten system nauczania w Polsce? Ulepszania nas. Gdy mamy na przykład jakieś uzdolnienia, no na przykład na przykład plastyczne, tak? Bo w pewnym sensie jasnowidzenie jest pewnego rodzaju plastyką. Masz obrazy, ciach, 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 musisz stworzyć z tego historię. Masz uzdolnienia plastyczne, ale na przykład jesteś dobrym też humanistą, ale na przykład w matematyce, na informatyce się nie znasz. Co się dzieje? Wysyła się nas na korepetycje z matematyki, z informatyki, z fizyki i drąży się w tym, drąży, drąży, naprawia. I drąży się. A o czym się zapomina? O uzdolnieniach. Nie zauważyliście, że w Polsce jest taki system nauczania, że zapomina się o uzdolnieniach? O tych uzdolnieniach plastycznych, humanistycznych. To taki przykład daję. Dlaczego? Po co? Czy jak skończycie taką szkołę, to będziecie szli studiować matematykę? Macie iść studiować matematykę? Właśnie znam bardzo wiele przykładów z moich, od moich klientów, kiedy poruszam pewne tematy, bo widzę w kartach historię, życia. Że właśnie one, oni popełnili taki błąd w życiu. I co? Idą na tą cholerną matematykę? Chociaż byli wspaniali z plastyki, z pisania wierszy. Idą na matematykę i jest tragedia. Przyjeżdżają. Panie Nazar, uwaliłam studia. Po drodze przespałam się z łopakiem w akademiku. Okazuje się, że jestem w ciąży niechciany. Chłopak już mnie pobił, chciał skakać po moim brzuchu. Historia z życia wzięte wszystko zaczynam nienawidzić taka osoba mówi niestety, bardzo rzadko wpadamy na to, by koncentrować się na predyspozycjach na silnych stronach na silnych stronach. Ja mam predyspozycję bycia od czternastego roku życia. Jasno widzę. I tarocistą. Bardzo dobrym. To są moje predyspozycje. Uczę się tego. Całe życie się będę tego uczył. I teraz poruszę jeszcze bardzo ważną kwestię. Wielu pisze i mówi, odbierają nam wolność. Szczerze, jak za każdym razem czytam taki komentarz, to się zastanawiam, o co chodzi. O co chodzi? Ja uważam, że to może Was zadziwi takie postrzeganie, ale przemyślcie to, że wbrew pozorom oni nam dają szansę na większą wolność. Naprawdę. Oni. Wiemy o co chodzi. Oni właśnie dają wolność. Lepszą wolność. Dlaczego? Bo dają wolność wyboru. Jest w Kanadzie taka szkoła. Jest w Kanadzie taka szkoła, gdzie, zresztą w wielu krajach, być może nawet w Polsce taka się znajdzie, gdzie i tak jest chyba w Warszawie właśnie taka szkoła prywatna, to jest chyba liceum, jeżeli się nie mylę, gdzie wysyła się uczniów gorszych, ale w sensie takim z tymi dziarami, czyli tutaj na rękach tymi, tymi, no już zapomniałem, jak to się nazywa, takie rysunki, którzy mają kolczyki, którzy tak wyglądają odstraszająco, tak. Można powiedzieć, takie najgorsze w cudzysłowie, dzieciaki. Ale co się tam robi? Daje się tym, nie to będzie w Kanadzie, a w Polsce jest podobna, ale nie, nie w pełni taka, o której chcę powiedzieć, daje się wolność tym dzieciakom. Wolność wyboru. O co chodzi? Że te dzieci mogły uczyć się tego, co chciały, tego, co najbardziej czuły. Mogły robić to. Co chciały, ale pod takim warunkiem, żeby to nie naruszało wolności drugiej osoby. I co się działo? Jakie były efekty? Po pierwsze, zauważono, że przystosowanie się dzieci do tej nowej wolności trwało 8 miesięcy. 8 miesięcy. Przez te osiem miesięcy one nie potrafiły być wolne. Dlaczego? Bo były w systemie wyuczenia. Wysocjalizowani byli. Musieli poddawać się nakazom, zakazom, żeby zapomnieć o sobie. Żeby zapomnieć o własnej wolności. Żeby zapomnieć o własnych predyspozycjach. Takie, takiego, z takiego świata wyszły. Predyspozycje w tym świecie, z którego one wyszły, były traktowane jako coś mniej istotnego, Mówiłem, ta matematyka, były uzdolnienia plastyczne, to jest coś mniej istotnego niż słabości. Rozumiecie? Były w takim systemie, który koncentrował się na tym, co nie idzie, na tym, co trzeba naprawić. My mamy teraz czas dokonywania wyborów. To znaczy, dano nam dużo czasu. Nie pracują w hotele, czyli co? Ci, którzy pracowali w hotelach, nie pracują. Mamy dużo wolnego czasu. Może nie wszyscy. Ale jakoś tej wolnej I powiem szczerze, że można naprawdę odkryć w tym dobro. Wbrew pozorom jakieś, jakieś dobro, tak? Żeby nie zapaść w tą, słuchajcie, depresję. To, żeby po prostu zobaczyć, no że. Dano nam szansę wyspecjalizować się w swoich predyspozycjach, rozwinąć predyspozycje. Ja wielu z Was, kiedy stawiam karty, kiedy spotykam się z Wami, kiedy robię wizję, mówię, masz predyspozycje takie i takie, idź w tym kierunku. Ja nie mówię, że jesteś słabsza w matematyce, to musisz to naprawić. Nie. Łatwiej, jak rozmawiam z ludźmi, jest powiedzieć ludziom, co im nie wychodzi, co chciałoby się poprawić, niż to, co jest dobre. A powiem nawet Państwu, że kochani, że na palcach jednej ręki mogę wyliczyć osoby, które umiały ad hoc powymienić coś, w czym są super, specjalizują się, w czym mają predyspozycję, w czym odnoszą sukcesy, jakie to sukcesy. Przychodzą ludzie na karty, przychodzą ludzie na jasnowidzenie dlaczego. To jest tak naprawdę jakby prześledzić i wejść w siebie. Gdybyście weszli w siebie, to byście zrozumieli. Zawsze jak to mówię. Na karty, na wizję jasnowidza nigdy nie przychodzą ludzie bardzo szczęśliwi. Nie. Zawsze coś jest, jakaś zadra, albo wielka zadra, albo mała. Bo jest koncentrowanie się na minusach, na słabościach. Coś nieustannie chce człowiek ulepszać, bo chce być perfekcyjny, bo chce być idealny. Ale czym jest ten ideał? Kto decyduje o tym, co jest tym ideałem? Kto ma prawo za Was decydować, że akurat Wy nie jesteście idealni? Ja się uznaję za idealnego. Naprawdę. Kto ma prawo Was oceniać? Kochani, wyzbądźmy się tej koncentracji na swoich słabościach. To naprawdę uwalnia. Dlatego ja mam w nosie takie komentarze. Pan się przechwala, przemawia przez Pana pycha. Nie. Przez to, że jesteśmy na siłę skromni, trwamy w micie skromności, i przez to, że nieustannie w przy tym koncentrujemy się tylko i wyłącznie na swoich słabościach, wpadamy w wir jeszcze cięższy, jeszcze gorszy, który nas prowadza na sam dół. Często przez to są samobójstwa, są depresje i takie wasze zamartwianie się. Ja bym mógł zmienić nazwiska albo z pseudonimów wymienić osoby z mojego kanału takie naprawdę. Oczywiście tego nie zrobię, bo mówię na przykładzie. Innym, moim. I wtedy wpadamy w ten wir polepszania się. Stale chcemy być lepsi, ładniejsi, lepsi, ładniejsi, lepsi, ładniejsi, lepsi, ładniejsi. Stale, stale i stale. Znam człowieka, który. Znam człowieka, który. Ma dar, ma dar bycia medium, nie powiem o kogo chodzi i czy to jest osoba z Polski, nie powiem tego. Osoba, która ma dar bycia medium, która musi cały czas gloryfikować się poprzez zbieranie dokumentów o sobie, o swoich sukcesach. Dokument za dokumentem. Teczka, Zateczką. Sprawdzanie, by to się nie pogięło, sprawdzanie, by to powielanie, na przykład coś jak miało pieczęcie, na przykład jakieś ktoś podziękował i była pieczątka, to przecież ona może wyblaknąć za 15 lat, to 100 razy zostało to skserowane i jest w teczce. I taka osoba, ta osoba, o której chcę powiedzieć, jest w czymś takim. Ona nigdy tego nie powie, ale ja to czuję, ja to wiem. W czymś takim. Wiem, kiedy wpatrywałem się w oczy tej osoby. Przypuśćmy, to kobieta ze wschodniego jakiegoś kraju. Wpatrywałem się w oczy i widziałem czułem to, że. Ma coś takiego w sobie, że musi mieć cały czas iskry, cały czas być naj. Bo jeżeli na przykład przez tydzień nie ma wizji, albo coś nie będzie ekstra, coś w telewizji o niej nie powiedzą, to wpada w takie nawet miałem takie słowa mówienie do bliskiej osoby: Słuchaj, chyba tracę dar, chyba. Jestem coraz słabszy, wiesz? coraz słabsza, bo jestem wirze do rozwoju. To jest wir pędu do rozwoju. I co się dzieje? Na podstawie mówię tej osoby, coś traci, coś traci. I wtedy jest wpadanie w taki smutny nastrój, melancholijny i tak dalej. Co by było ta osoba, powinna sobie zadać, gdybym, gdyby straciła umiejętność jasnowidzenia? A co by było, gdyby tego już nie miała? Więc niech sobie uświadomi, ile już ma. Nie trzeba się koncentrować na tym, co trzeba polepszyć. Nie pędzić do ideału. Zresztą nie ma ludzi idealnych, mądre słowa, bo Pan Bóg jest tylko idealny. Jakiego ideału? Według jakich kategorii, argumentów, punktów? Można powiedzieć, że ktoś jest idealny. Jakie warunki musi spełnić ktoś, żeby być nazwany idealnym? Na przykład idealnym medium, idealnym jasnowidzem. To jest tu. W głowie. W umyśle. To ty tworzysz sobie pewną idealną wizję. Ale wizję, która cię dołuje. Do której nigdy nie jesteś w stanie dojść. Dlaczego? Ano dlatego, że gdy już trochę się do tego zbliżysz, do tego ideału, to to już przestaje się być, być wystarczające. Już tych teczek ta osoba ma tyle, że jest jedna półka, druga, nie można tego dotykać. Czułem. To jak z osiąganiem kolejnych sukcesów materialnych. Tak jak niektórzy zbierają samochodnie, faceci. I on mieszka, słuchajcie, w apartamentowcu, i wybrał taki apartamentowiec. W Emiratach jestem. Nawet puszczają mnie, udowodniłem, wam pokazałem, bo to jest statystyka kanału. No. Ktoś wybrał taki apartamentowiec, żeby mógł do niego wjeżdżać samochodem na to swoje piętro siódme. Rozumiecie? Marzy się coś, nowy samochód. Przepraszam, gdy już osiągamy ten nowy, to nowe auto, cieszymy się. Piękny samochód. Luksusowy. Cudowny. Jaka skrzynia, jakie konie. To, tamto, felgi. Super. Kolor. No wszystko jest idealne. Cieszymy się. Chwalimy. Parę dni. Czasem może miesięcy. Ale potem to powszednieje. Ten samochód stoi. I potem marzy nam się jeszcze lepszy samochód. Jeszcze lepszy. Nasz umysł funkcjonuje w ten sam sposób. To subtelna materia, która stale jest niedoskonała i stale żąda tego, by było lepiej i lepiej i lepiej, i lepiej, i lepiej. I lepiej na końcu jest depresja. Sami się w to zapętlamy. Sami sobie to robimy. Więc trzeba powiedzieć: Stop. Stań na chwilę, spójrz w siebie i spójrz, ile już masz. Ja mówieniem tym, takim argumentowaniem, kolejne argumenty dla was i dla mnie to też są argumenty, tylko mam 100 znaków w tytule i nie mogę napisać. Kolejne 100, przepraszam, argumenty dla was i dla mnie. Bo już nie mieszczą mi się znaki, ale z miłą chęcią bym to napisał, bo to mnie też buduje. Bo ja widzę, ile już zrobiłem, ile mam. Kanał mam dopiero od 3 sierpnia 2020. To nie znaczy, że wcześniej nie istniałem. Bo wielu się pyta, a gdzie byłeś wcześniej? Od 14 roku życia. Pomaga, Może na więc większej liczbie osób jak ty. I dostrzegam co mam, ale się pytam: po co to wszystko? Co mi to daje? Nie można się zapętlić, bo do grobu tego się nie zabierze. Tych teczek, tych skserowanych 100 razy, pieczątek, dokumentów z pieczątkami, tych świadectw. Tego nie zabierzesz. Rozwój jest dobry. Człowiek powinien stale się rozwijać, ale nie w oparciu o doskonalenie swoich słabości, ale w oparciu o rozwój swojej świadomości. Ja mam świadomość tego, że jestem naprawdę mega dobrym jasnowidzem. I często mi to w życiu osobistym pomaga. Na przykład dzisiaj jestem zalogowany, uwierzcie mi w lotto. Przez musiałem wysłać swój numer, swój dowód osobisty, założyć konto i tak dalej. Mam lotto przez internet. Ja mówię, muszę mieć natchnienie. W ciągu dnia czuć, że to jest ten dzień, gdzie powinienem zagrać. I w lot to teraz się pojawiły takie nowe nowa część nazywa się gierki. To jest coś na zasadzie tak naprawdę zdrapek wirtualnych internetowych. I my od czasu do czasu z szoną tak dla bajeru, dla samych siebie za dwa złote, za pięć złotych, bo tam jaką to mam lot to muszę je yy, yy, uzupełniać. Jeżeli mam taką potrzebę wpłacać po prostu pieniądze na saldo i tak od czasu do czasu sobie gramy najczęściej w kamyczki, to taki kamyczek się spuszcza monetkę i ona leci i tam wpada w różne kociołki, można coś wygrać. Ale dzisiaj odkryłem, że pojawiła, bo gram to raz na tydzień dwa. Pojawiła się nowa gierka, może ona już wcześniej była, dopiero dzisiaj ją widziałem. Nazywa się chyba kostki. I tam się rzuca kostki, jak wypad trzy kostki. Jak wypadnie na przykład łączna suma 10 i 10 pojawiło się obok, to wygrywa się tą sumę, która była pod tą cyfrą 10. I dzisiaj czułem, że muszę natychmiast zagrać, ale że w tym momencie jest to ustalone, że ja wygram. I muszę to zrobić w ciągu trzech minut. Moja żona nie lubi, jak ja yy, yy, gram sam. Tylko muszę ją zawsze wołać, ale czułem, że szybko, więc przyciszyłem dźwięk, wyłączyłem w ogóle w laptopie i zagrałem. I wygrałem 96 zł. Grałem 96 zł. To był ten dzień, tak samo w lotto. Muszę czuć, tak? Muszę to czuć. Świadomość mieć tego. I to jest ten, to wykorzystywanie tego daru jasnowidzenia dla siebie. Jestem świadomym, że jestem bardzo dobrym, jasnowidzem i wspaniałym tarocistą. I na tym się skupiam, a nie na niwelowaniu swoich słabości. Akceptuję siebie. Jestem tylko i aż człowiekiem dlatego nie mówię, że jestem idealnym jasnowidzem i idealnym tarocistą nie neguję innych osób na przykład mówiąc, że a gdzie byli mi wcześniej albo a niech pokażą papiery takie same teczki jak ja bo to wbrew pozorom jest atak i negowanie żeby powiedzieć, że to ja jestem idealny to jest takie subtelne negowanie, takie Cały czas punktowanie. Bo nie ma zrozumienia, że ktoś jest tylko też człowiekiem. Ty też jesteś tylko człowiekiem. I ja jestem tylko człowiekiem. I ty, i on, i ona. I trzeba zaakceptować to słowo jedno, które jest ważne w tym słowie. Jestem tylko, ja człowiekiem. Jakie słowo jest tu ważne? Wcale nie człowiekiem. Tylko słowo tylko. Zaakceptujmy tylko. Bo pod tym słowem tylko kryją się wszystkie nasze słabości. A rozwijajmy jakie słowo? Właśnie nie wcale człowiekiem, ale jakie? Aż. Bo w tym, pod tym słowem aż jest właśnie jesteś ty jako człowiek, jako istota świadoma. Jako Twoje predyspozycje, jako Twoja duma, twoje, Twoja wewnętrzna chwała. Zrozumieliście? Niektórzy z Was mówią, po co Pan się porównuje z innymi jasnowidzami. I to jest ich postrzeganie przez ich pryzmat. To znaczy, oni uważają, że ja mam niską samoocenę i dlatego porównuję się z innymi. Nieustanne porównywanie się z innymi to jest pewnego rodzaju przekleństwo, ale ja nie mam tego. Ja się nie, właśnie, chodzi o to, że ja tak, tego nie odbieram jako porównywanie się. Bo porównywać się z innymi to jest zawsze takie coś, że on jest lepszy, ona jest ładniejsza, ona jest lepsza, ona jest ładniejsza, on jest mądrzejszy, on jest bardziej elokwentny, ona ma więcej szczęścia niż ja. A ja to taka bidula. Non-stop porównujemy się z kimś. Tak czynią, takie, takie jest wasze podejście, że może ja tak to robię. Cały czas takie rządzenie tym, szukanie punktów odniesienia, nie? Do kogoś się porównujemy. Często mówicie, że ja się porównuję do Jackowskiego Krzysztofa. Nieprawda. Nie. To, że o nim mówię, słuchajcie, o byle kim nie mówię. To jest ktoś, to jest gość, to jest, słuchajcie, osoba, która w historii polskiego jasnowidzenia się zapisała. Nie miejmy wątpliwości. I to jest człowiek, który uważam, że jest chyba jedynym medium w Polsce, bo ja medium wydaje mi się, że nie jestem. Nic na ten temat nie wiem. A on jest medium. I teraz tak, on jest medium, bo ja, jak robię wizję, na przykład poszukuję osób, to, yy, a czy nie to bardzo rzadko, by właśnie to było jego zasługą, jego pracą. To do mnie nie przychodzą zmarli. Tylko robię to przez jasnowidzenie, ale to już inna sprawa. I teraz, co sprawia, że ktoś z kim się porównuje? No, może chce się na przykład poczuć lepiej, ale tak nigdy nie jest. Zazwyczaj porównujemy się w dół. W dół. Z jakiego powodu? Dlaczego nie potrafimy oceniać, tylko zaakceptować? Odrzucamy w ten sposób, jak gdyby swoją odpowiedzialność za siebie. Bo przecież ona jest lepsza, on jest lepszy, a ja? A gdzie w tym wszystkim jestem ja? Gdzie jest moje ja? Co jest z tym ja? Dlaczego porównuję swoje ja z innymi? Ja jestem odpowiedzialna, odpowiedzialny za swoje życie. Więc jak mogę porównywać się z kimś, jeżeli nie znam dobrze swojego ja? Bo nie umiem określić swoich dobrych stron, swoich predyspozycji. To to co wcześniej mówiłem. Jeżeli nie znam dobrze swoich predyspozycji i swojego ja, to jak ja mogę dobrze porównywać się <laughs> Z kimś, kogo nie znam, no bo jak mogę znać to inne ja, z którym się porównuję, jeżeli ja nie znam swojego ja? I poza tym, jak mogę porównywać dwa takie różne dwie takie różne istoty i życia ze sobą? I kochani, tu nie jest tak, że ja porównuję się z kimś. Bo ja swoje ja, właśnie znam. I to wy, to moje ja, które nie rozumiecie, że to jest moje, że to jest moja świadomość siebie. Wy zaczęliście niektórzy, kilka osób to było, ale one mnie pchnęły do tego, że robię ten film, zaczęli krytykować, bo oni postrzegają to porównywanie się jako to porównywanie w dół. A ja nie porównuję. Bo ja swoje ja znam. A znając swoje ja, mogę właściwie określać ja drugiej osoby. W tym przypadku na przykład tak, jak wy uważacie, tam porównuję się z Jackowskim, pana Jackowskiego. I mogę znać trochę jego życie, ponieważ on jest na tyle medialną osobą i tuż tyle mówił o sobie, nawet swój dom pokazywał swoje, swoją małżonkę i tak dalej, że mam prawo większe ocenić się z nim, w cudzysłowie, ocenić na zasadzie, jak wy mówicie, porównać, niż on ze mną. I nie mogę powiedzieć, że jesteśmy dwoma różnymi istotami, bo obydwoje mamy ten sam dar. Rozumiecie? Więc to nie jest porównanie się z nim. Tylko po prostu wypowiedzenie swojego stanowiska na pewien temat. I takie patrzenie mnie wyzwoliło, że się wcale nie porównuję. Tylko wypowiadam swoje zdanie, bo. Znam siebie, swoją, akceptuję siebie na dany temat. Tak samo czyni on, prawda? On zna siebie, on przyjął, że każdy musi mieć teczki i zbierać dokumenty, świadectwa. I każdy powinien już przez 50 lat zajmować się jasnowidzeniem, żeby być nazwany jasnowidzem. A może gdzieś tam w Polsce, a może gdzieś tam na świecie jest dziewczyna, która ma 18 lat i jest większym jasnowidzem niż my wszyscy razem wzięci. I jej nie ma na YouTube, ona nie ma tych gazet o sobie, nie ma tych teczek, tych woluminów i o niej filmu nigdy nie zrobiono. Ale może jest większym jasnowidzem. Dlatego mówię, ja mam świadomość swoich silnych po prostu stron. Odkryłem je. Nauczyłem się z nimi żyć. Jakiś czas, dzięki temu, że matka zabroniła mi stawiać karty i zajmować się jasnowidzeniem, chociaż ona to robiła i do domu przyjeżdżali ludzie, ale widziała, że jestem w tym właśnie za dobry, co było bardzo dziwne. I że jestem zbyt bezpośredni, zbyt bezpośrednio mówię. Na przykład byłem takim człowiekiem, który potrafił powiedzieć, że osobie, która miała 52 lata, na przykład, że za 10 lat albo za 9 widzę pana albo panią w trumnie. Albo potrafiłem powiedzieć, zabierając komuś radość z życia, że pani wygra w lotto 3 miliony złotych. Ale tak je pani rozwali na lewo i prawo, że będzie pani miała później komornika i ta osoba wygrała, ale radości z tego nie miała. Więc byłem zbyt, może, bezpośredni. Mówiłem o jakiejś grze, o czymś, że ktoś wygra, prawda? Tu o lot. I matka mi dała tą przerwę. Tą przerwę po co? Żebym był świadomy swoich. Dobrych stron. Żebym je szukał. Żebym nie rozwijał swoich słabości. Ja byłem noga z matmy, z fizyki, dlatego dawałem te przykłady. Noga. Ja tego nie rozwijałem. Nie leczyłem tego, jak to się mówi. Nie naprawiałem siebie. My zauważyłem i w większości. Jesteśmy takimi pod przykrywkami, można powiedzieć. Złożonymi z przywar, z niedoskonałości, ze stereotypów, z mitów, z nakazów z zewnątrz. Całkowicie wiel, może nawet 99% ludzi nie zna siebie i nie dostrzega siebie. Przykre jest to, bo każdy powinien mieć świadomość siebie. To, tego co Dano, co się potrafi, w czym jest się bardzo dobrym, dobrym, rzetelnym, co chce się w życiu robić. Ale jak pytam się ludzi, mówię, dawałem ten przykład, niech Pani wskaże te dobre strony, no dobra żona, dobra ma, czyli pokazywała swoje funkcje, swoje relacje z kim ale to, to, nie, to nie jest to bycie dobrym. To jest bardzo trudne. I to jest jedna z największych bolączek. Poznanie bowiem siebie i swoich atutów, to prowadzi do szczęścia. I to sprawiło, że, to jest kłamstwem, co wielu z Was pisze, że mi usunięto kanał YouTube'a albo, że usuną. Naprawdę? Ja dostaję pochwały od YouTube'a. Ja co jakiś czas włączam i na przykład jest coś takiego, że Widzimy, że twój film coś tam zdobył, bo moje filmy w większości mają większą średnią niż normalna oglądalności. Sam YouTube mi podesłał e, coś takiego, jakieś tam trzy kroki, że mam reklamy włączyć i, i, i tak dalej. Naprawdę? Tylko ja tu chcę, nie chcę być powoli. Bo już trzeba się krygować z pewnymi słowami czyli co. Nie można mówić tego, owego, a ja jestem wolny. Bo znam siebie. Bo znam swoje atuty, bo znam swoje zdolności, bo znam swoją pracę jako jasnowic, bo znam swoje pełne sukcesy, wielkie sukcesy. Bo jestem szczęśliwy. Poznanie siebie, swoich atutów prowadzi do szczęścia, do prawdziwego szczęścia. I człowiek może się cieszyć z wielu rzeczy. Ja nie mówię, że wtedy życie jest light i jest super, bo moje takie nie jest lightowe. Nie jest, o, właśnie, idealne. Są gorsze, lepsze dni, momenty, problemy, są troski różne, lęk o to, o tamto. Bo takie jest życie. Ale świadomość siebie, swoich silnych stron prowadzi mnie do tego, że mi się łatwiej przez to przechodzi, bo ja wiem, że kiedy usiądę, zrobię sobie taki takie entourage. To wiem, że przyjdzie mi myśl, jak rozwiązać ten problem w swoim życiu. Co zrobić? Jakie jest wyjście z danej sytuacji? To mnie wyzwoliło, to mi dodaje energii, bo jestem świadomy siebie. Że jestem bardzo dobrym jasnowidzem, jestem w stanie samemu sobie pomóc, choć, choć, będąc świadomy siebie, lękam się też siebie, bo w człowieku takim jak ja jest siła i moc. Ale to mi daje satysfakcję. Chciałbym, byście zrewolucjonizowali pewne myślenie. Po pierwsze, myślenie o mnie, że ja się przechwalam, że jest we mnie pycha. Już się zobaczyli, że jest we mnie świadomość siebie. I też zmienili myślenie o sobie. Chwalcie się. Już na końcu języka mam inicjały, tylko powiem: HS, zacznij się chwalić. Pani, która pewne troski przeszła w życiu, różne, gdzie nie znałem ją, która miała problemy. Yy... Nowotwór, jeden, drugi. Wymieniłem dlaczego. Wymieniłem, jakiej skóra wygląda, nigdy jej na oczy nie widziałem, jakie ma bruzdy, na co musi uważać, jakie tam ma coś, jak, co z jelitami ma. Niech pani zacznie pracować. Nad tym, co panią wzmacnia i co sprawiło, że pani dalej żyje, pomimo wszystko. To panią podtrzymuje. Po drodze niwelować to, co powiedziałem odnośnie tych ubrań, chemii i tak dalej, ale zastanowić się, co mnie tak trzyma, że jednak przeszłam jedną, drugą chorobę i żyję. Nad tym pracować. Jeśli by to się okazało, ludzie i jakieś Witaminy, coś, to to brać, a ludzie to znaczy ich bardziej miłować i stworzyć z nimi lepszą relację. Niska samoocena to tragedia. Samoświadomość siebie to sukces. Ja nie mówię, że to przyjdzie łatwo, tak jak dałem Wam lekcje jasnowidzenia, będą nowe, że jak przejdziecie te lekcje jasnowidzenia, dałem pięć lekcji, trzy obowiązkowe, dwie fakultatywne, to będziecie zaraz jasnowidzić. Nie. To trzeba pracy. Jeżeli nie macie daru, chcecie go nabyć, to trzeba pracy. A nawet jak macie dar, to trzeba te predyspozycje rozwijać, wyjaśniłem. Pracować z nimi. Mówicie, pan ma tyle kart. Mam bardzo dużo kart. Cieszę się z tego, ale nie po to, by tylko wam epatować, tu pokazywać cały czas nowe talie. One są dla mnie. Bo ja mam talie łatwe, średnie, i trudne i bardzo trudne. I poza tym kadrem pracuję z bardzo trudnymi kartami. Albo kartami intuicyjnymi, gdzie trzeba intuicję rozwijać i tak dalej. Po to musiałem przerwać, bo Maksiu pod drzwiami warczał na kotkę, bo Maksiu dostał, yy, jak to się mówi, ciasteczko, jak to tak nazywam, dla piesków, czy jakiś tam smakołyk i kotka patrzyła się, to myślał, myślał, że, ona mu, myślał że ona mu zabierze. Yy, więc musiałem wprowadzić spokój w domu, równowagę, ale ha, mam te, tyle kart. I różnego stopnia trudności po to, bym, bym się rozwijał. Tak. Cały czas trzeba się rozwijać. Kochani, z tym Was zostawiam. Nie chcę już czytać komentarzy od tych, przynajmniej, którzy przesłuchali ten film, że Pan się chwali. Nie jestem samoświadomy siebie. Ja dodatkowo jeszcze powiem, co mi się udało, ale to wyjaśnię może w następnym filmie. Ja powiedziałem, że będzie trzecia fala, czy jakaś tam kolejna w Chinach to jest w moich filmach koronawirusa. I to powiedziałem w czasie, kiedyś jest szczepionka w Chinach, kiedy się mówi, że i mówiło, że w Chinach. Jest tak bezpieczny, każdy przestrzega, że już dawno nie było ani jednej chorej, zmarłej osoby, a teraz znowu jest wysyp, znowu jest tragedia. To ja powiedziałem, że kolejna mutacja koronawirusa będzie zabijała szczególnie dzieci, i tak się dzieje. To ja powiedziałem o niemieckiej gospodarce, teraz już sami Niemcy przyznają, co się u nich dzieje i tak dalej. No, o, o bankach to ja powiedziałem, to ja powiedziałem o. Tym, co będzie w Białym Domu, i to ja powiedziałem jako jedyny w Polsce, kto zasiądzie w Białym Domu, że będzie to Biden, Joe Biden. Tych sukcesów jest bardzo dużo, to się wszystko sprawdza te, i te drobne sprawy, i tak dalej, i prywatne wasze i nie. Dlatego mam samą świadomość siebie, tak? I tyle. Żebym ja miał artykuły, żebym ja miał czym się pochwalić, w sensie wystawiać wam tu gazety i tak dalej, to ja bym musiał chodzić po mediach. A jak wiecie, ja po mediach nie chodzę, dlatego takiego czegoś nie mam i najprawdopodobniej mieć nie będę. Moi drodzy, to były, to była pierwsza lekcja z serii Wewnętrzne Porządki Mądrości Nazara. Pozdrawiam. Wiem, szczery jestem, aż do bólu, no ale taki jestem. Docencie to, docencie, panie, docencie.